Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie skweru Unitów Podlaskich i w dzisiejszym filmie chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów o tej społeczności, jak również o ich świątyni, o cerkwi, która znajdowała się w tym miejscu, na terenie obecnego boiska Szkoły Podstawowej nr 3. Żeby opowiedzieć o Unitach zamieszkujących Sokołów, trzeba zrobić krótki wstęp historyczny. Szanowni Państwo, nasze miasto leży we wschodniej części Polski. Było to miejsce, gdzie od średniowiecza ścierały się wpływy polskie, ruskie i litewskie. Litwini w XIV wieku, jeszcze wyznający pogaństwo, najeżdżali na tereny Polski i też Rusi, szczególnie na tereny Mazowsza, także Podlasie przez długi czas pozostawało niezagospodarowane, ponieważ ludzie po prostu bali się tutaj osiedlać z powodu tych licznych najazdów. Dopiero Unia Polsko-Litewska, Sojusz Polsko-Litewski, zawarty w roku 1385, przypieczętowany małżeństwem królowej Jadwigi z wielkim księciem Jagiełłą, zapoczątkował pokojowy okres w stosunkach polsko-litewskich. Uspokoiła się sytuacja na pograniczu, Litwa stała się państwem sprzymierzonym z Polską i rozpoczęła się kolonizacja, zarówno od strony zachodniej, od strony Mazowsza, jak i od strony ruskiej. I stąd w wielu miejscowościach mamy podział na część ruską i część lacką. Na przykład mamy Jabłonną Lacką i Jabłonną Ruską. Mamy Kosów Lacki, Kosów Ruski. Podobna sytuacja miała miejsce w Sokołowie. I w Sokołowie mieliśmy dwie osady, które później zlały się w jedno miasto. Mieliśmy osadę lacką, która położona była na wzgórzu nieopodal rzeki Cetynia. I mieliśmy osadę ruską, która znajdowała się jakieś pół kilometra dalej na wschód. W rejonie obecnej ulicy Rybkowskiej, tu gdzie się znajdujemy, ulicy Długiej, dochodziła do ulicy Siedleckiej. Ludność zamieszkująca ruską osadę podlegała nieco innym prawom i zwyczajom niż ludność zamieszkująca osadę lacką. Ta ruska ludność zamieszkująca nasze miasto była wyznania oczywiście prawosławnego. Taka sytuacja współistnienia dwóch wyznań, katolickiego i prawosławnego, trwała do końca XVI wieku, ponieważ wówczas zawarto unię w Brześciu. Z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy, papież Klemens VIII w Rzymie 23 grudnia 1595 roku zatwierdził unię brzeską. Natomiast oficjalnie ogłoszona ona została rok później, w październiku 1596, właśnie w Brześciu Litewskim nad Bugiem, stąd nazwa. Postanowienia Unii Brzeskiej przewidywały, że ludność prawosławna zamieszkująca Rzeczypospolitą przejdzie pod zwierzchnictwo papieskie, zachowa swój język liturgiczny, swoje obrzędy liturgiczne. Od tej pory prawosławni, którzy przyjęli Unię Brzeską, stali się katolikami, ale zachowawszy swoją liturgię, swój obrządek, różnili się jednak od katolików tych, powiedzmy, klasycznych. Dlatego też zaczęto ich nazywać grekokatolikami. Grekokatolikami, natomiast tych katolików wcześniejszych nazywano rzymskokatolikami. Jeżeli chodzi już o nasze podwórko, o Sokołów, to Sokołowska Cerkiew w roku 1614 przyjęła Unię. Ale było to nietrwałe, ponieważ w tamtych czasach Sokołów przeszedł w ręce rodziny Radziwiłłów. Rodzina Radziwiłłów była krytycznie nastawiona do katolicyzmu, oni byli kalwinami i popierali wszystkie inne wyznania, tylko nie katolickie, więc cerkiew przeszła na prawosławie. I taka sytuacja miała miejsce aż do roku 1664, kiedy to Sokołów przeszedł tym razem w ręce rodziny katolickiej, w rodziny Krasińskich.
i wówczas ostatecznie Sokołowska Cerkiew przeszła na stronę Unii Brzeskiej. W roku 1726 mamy inwentarz, w którym jest opisany wystrój wnętrz cerkwi i nadal ten wystrój wnętrz przejawia wschodnie prawosławne cechy. To znaczy mamy nadal ikonostas, czyli taka duża ikona, która oddzielała prezbiterium od pozostałej części cerkwi. Nie mamy ambony, nie mamy konfesjonałów, nie mamy katolickich ołtarzy, także jeszcze wówczas była to przynajmniej z wyglądu świątynia prawosławna, ale oczywiście już wtedy była pod zwierzchnictwem papieża. W roku 1730 następuje budowa nowej cerkwi. Ta stara, jeszcze XV-wieczna, no prawdopodobnie została już ze starości rozebrana, bądź też strawił ją jakiś pożar, tego do końca nie wiemy. I ta nowa cerkiew zyskuje wyznanie protekcji Najświętszej Maryi Panny. W tej cerkwi posługuje rodzina Zatkalików. Rodzina Zatkalik to była swego rodzaju dynastia wśród sokołowskich unitów, proboszczów grekokatolickich. Księża w oprzątku grekokatolickim mogli zawierać małżeństwa, mogli mieć dzieci, no w przeciwieństwie do księży rzymskokatolickich. Leon Zatkalik był pierwszym przedstawicielem tej rodziny, który był proboszczem w sokołowskiej cerkwi. Po nim kolejnymi proboszczami był jego syn Jan Zatkalik, jego wnuk syn Jana Wincenty, brat Wincentego Leon Zatkalik i ostatnim proboszczem był syn Leona Władysław. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii sokołowskiej cerkwi to był rok 1809. Wówczas to zdarzył się pożar, w którym spłynęła ta druga drewniana cerkiew i rozpoczęto budowę trzeciej, również drewnianej. Ruskie miasto i ludność pochodzenia ruskiego była dość uboga. W tym rejonie miasta przeważała drewniana parterowa zabudowa. Nie było tu żadnych wysokich murowanych kamienic, takich jak przy rynku miasta Lackiego. Tak więc świątynia również nie była zbyt okazała, w przeciwieństwie do powstałego wówczas na początku XIX wieku kościoła Michała Archanioła, który no, był dużo, dużo większy i był murowany. XIX wiek to czasy, kiedy państwo polskie nie istnieje. Polska jest pod zaborami. Sokołów Podlaski najpierw trafia do zaboru austriackiego, później mamy epizod księstwa warszawskiego. Ostatecznie w wyniku porozumień Kongresu Wiedeńskiego z roku 1815 zostaje utworzone Królestwo Polskie z carem rosyjskim jako królem, jako głową państwa. W wyniku kolejnych przegranych powstań, w wyniku przegranego powstania listopadowego, ta autonomia zostaje bardzo mocno ograniczona i już wówczas rząd carski bierze na sobie na cel likwidację Unii Brzeskiej. Najpierw dokonuje tego na ziemiach bezpośrednio włączonych do Rosji. Już w 1839 roku wychodzi ukaz carski, który likwiduje na tych terenach obrządek unicki. Jedyną diecezją po tej dacie unicką w całej Rosji jest diecezja chełmska, w skład której wchodzi również dekanat sokołowski. W wyniku przegranego powstania styczniowego rząd carski podjął decyzję o likwidacji również Unii Brzeskiej na terenie diecezji chełmskiej. Miało to miejsce w roku 1875. Najbardziej dramatycznym epizodem związanym z likwidacją Unii Brzeskiej były wydarzenia w Pratulinie, gdzie wojsko carskie strzelało do tłumu broniącego swojego kościoła. W Sokołowie aż takich sytuacji nie było, ale również były opory ze strony wyznawców kościoła grekokatolickiego, by przejść na prawosławie. Dopiero w roku 1905, kiedy w wyniku rewolucji rząd carski został postawiony w trudnej sytuacji, został wydany ukaz tolerancyjny, w którym to umożliwiono byłym unitom już wówczas powrót do religii katolickiej, z czego większość skorzystała. Tak więc po roku 1875 w Sokołowie mieliśmy już nie cerkiew unicką, ale po prostu cerkiew prawosławną. Przed samą I wojną światową drewniana cerkiew została przeniesiona na cmentarz przy ulicy
Bartoszowej. Tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że nieopodal cerkwi znajdował się w XVIII wieku niewielki cmentarz. Cmentarz przy cerkwi musiał zostać zlikwidowany, ponieważ w roku 1845 wyszło rozporządzenie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zakazujące chowania zmarłych w odrębie w granicach miast. Tak więc wówczas to po tej dacie założono cmentarz przy ulicy Bartoszowej, który początkowo był przeznaczony dla unitów, a po likwidacji Unii Brzeskiej w roku 1875 stał się to cmentarz prawosławny. Przeniesienie tej cerkwi na cmentarz przy ulicy Bartoszowej miało na celu zrobienie miejsca dla budowy nowej, większej, murowanej świątyni. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, jednak w 1914 roku wybuchła I wojna światowa i do budowy nie doszło. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że w roku 1913 miało miejsce na placu pomiędzy ulicami Długą, Siedlecką i Repkowską dość ważne wydarzenie. Mianowicie odsłonięto wówczas pomnik poświęcony 300-leciu panowania dynastii Romanowów w Rosji, w Cesarstwie Rosyjskim. Co ciekawe, ten pomnik został po odzyskaniu niepodległości zdemontowany i przeniesiony na cmentarz przy ulicy Bartoszowej. Obecnie stoi na grobie polskich żołnierzy poległych w 1920 roku. W roku 1914 wybucha I wojna światowa. Rok później ma miejsce ogromna ofensywa wojsk niemieckich i austro-węgierskich, która wypiera wojska rosyjskie z terenów Królestwa Polskiego. W sierpniu 1915 roku, 16 sierpnia, wojska niemieckie wkraczają do Sokołowa. I ma wówczas miejsce tak zwane bierzeństwo. Ludność wyznania prawosławnego, ludność pochodzenia rosyjskiego czy też ruskiego ucieka na wschód. Razem ucieka też duchowieństwo. Uciekają też urzędnicy rosyjscy, którzy mieszkali w Sokołowie. I po raz pierwszy od kilkuset lat, od założenia miasta, w Sokołowie nie ma już ludności pochodzenia ruskiego. Natomiast sama cerkiew, która już jest wówczas przeniesiona na cmentarz przy ulicy Bartoszowej, przechodzi pod zarząd kościoła katolickiego i pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Zostaje rozebrana dopiero w roku 1954. Tutaj właśnie znajdowała się przez kilkaset lat cerkiew sokołowska. Były to co najmniej trzy świątynie, jedna po drugiej, istniejące w tym miejscu. Wszystkie były drewniane i niewielkich rozmiarów. Tutaj też warto o tym pamiętać. W okresie międzywojennym powstał okazały budynek magistratu, w którym mieściły się władze miejskie. No, tam też była siedziba straży pożarnej. Tam też wyświetlano filmy, więc to był budynek wielofunkcyjny. Na terenie tego skweru znajdowało się również tragiczne miejsce straceń, gdzie Niemcy podczas II wojny światowej 27 października 1943 roku rozstrzelali 11 Polaków. To jest makieta cerkwi sokołowskiej. Jest to już trzecia makieta, która została wykonana w bibliotece po makiecie synagogi i makiecie kościoła Michała Archanioła. Jest to kolejna makieta nieistniejącej już sokołowskiej świątyni. Jeżeli chodzi o źródła, które posłużyły do odtworzenia tego budynku w formie makiety, posiadamy kilka fotografii, na których jest widoczna cerkiew. Oczywiście są to fotografie wykonane już na Bartoszowej, ale nie ma takiej fotografii, na której widnieje całościowo ten budynek. Są to fotografie fragmentaryczne, bądź też dotyczące jakiegoś detalu, kopuły, czy okna, czy wykonane z oddania. Na przykład jest taka fotografia wykonana na terenie tak zwanych ruskich dołów, gdzie widać tylko samą kopułkę tego budynku. Jeżeli chodzi o architekturę, był to budynek drewniany, stosunkowo niewielki, ponieważ jego wymiary wynosiły, całościowe wymiary razem z tymi przybudówkami, 17 metrów długości, 10 metrów szerokości i około 14 metrów wysokości razem z kopułą.
Był to budynek zbudowany na planie kwadratu, gdzie główny korpus jest praktycznie kwadratowy. Do niego dobudowany jest niewielki przedsionek z przodu, natomiast z tyłu jest coś na kształt prezbiterium, które znajdują się w kościołach katolickich. Tutaj też mamy taki element, czyli miejsce, gdzie w kościołach katolickich jest ołtarz, w sterkwiach jest miejsce za ikonostasem. W środku mieściła się jedna nawa, właściwie nie było tam prawdopodobnie, bo jeszcze trzeba dodać, że nie ma żadnych fotografii pokazujących wnętrze budynku. To, jak wygląda wnętrze, jest dla nas niewiadomo. Bardzo ciekawą rzeczą jest ten wielospadowy dach, który pokrywał cerkiew. Mamy tutaj aż 8 połaci na głównej części dachu i mamy taki zwężający się sześciokątny element, na którym wsparta jest kopuła. Tak? Kopuła w kształcie takiej cebulki, charakterystyczny element dla architektury cerkiewnej, dla wschodniego chrześcijaństwa. Na samym szczycie mamy prawosławny krzyż z tą dodatkową skośną belką. Makieta została wykonana z szarej tektury modelarskiej. Ten materiał został wykorzystany do stworzenia ścian budynku. Natomiast do dekoracji oklejenia została wykorzystana balsa. Jest to takie miękkie, plastyczne drewienko. I z tego drewienka płytami, takimi cienkimi pół milimetra, została ta makieta oklejona. I ona imituje drewno, z którego została oryginalnie wykonana cerkiew. Okna zostały wykonane z pleksy. To jest taki przezroczysty materiał plastikowy, który dobrze imituje szkło w oknach. Na dachu oryginalnie był prawdopodobnie gąt i jest taka faktura imitująca trochę gąt użyta na dachu. Kopułka, ten ciekawy element architektoniczny, został wykonany ze styropianowej kulki pomalowanej na taki brązowy kolor. Początkowo zrobiłem tą kopułę w kolorze niebieskim. No, zdjęcie jest czarno-białe, więc nie ma odwzorowania dokładnych kolorów. No, ale ten niebieski zupełnie mi się tutaj nie podobał. Gryzł się z pozostałą częścią budynku, więc zmieniłem to na brązowy. Krzyż na samym szczycie został wykonany po prostu z zapałek. To wycinane zapałki bez główki, poprzyklejane te ramiona krzyża. Natomiast rury odprowadzające wodę z dachu zostały wykonane z słomek, z soczków dla dzieci. No, mogą się do czegoś przydać. Tak więc tak prezentuje się ten budynek. On, podobnie jak dwie pozostałe wcześniejsze makiety, jest w skali 1:50. Jest do zobaczenia w holu głównym biblioteki, także serdecznie zapraszamy do biblioteki, aby obejrzeć ten, myślę, że ciekawy budynek. Dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia.